Chciałam się poruszyć z Wami temat taki dość, myślę, zaniedbywany czy w internecie, czy generalnie tak, no, jak się mówi na temat tej całej kwarantanny. To są dzieciaki i to, jak dzieciaki znoszą i jaki to ma na nie wpływ. Bo niewątpliwie ma. Nam się wydaje, że no, dzieciaki po prostu sobie siedzą w domu i mają luz i tam, no, my mamy z nimi udrękę, bo one się męczą, znaczy nie męczą i one nas męczą i one nie chcą robić lekcji, albo robimy z nimi lekcje cały dzień. I powiem Wam, że o ile nam jest łatwiej, bo my rozumiemy, co się dzieje i dzieci, nawet nastolatki, nie rozumieją kompletnie, co się dzieje, tym bardziej maluchy, to my walniemy sobie piwko, obejrzymy sobie film, serial, nie wiem, bzykniemy się z mężem, czy tam z sąsiadem. Opadną nam emocje i wiecie, i jakoś rozładujemy swoje napięcie, rozładujemy emocje, rozładujemy stres. Dzieci rozładowywały ten stres na placu zabaw, cały nabór emocji, jeżeli, i nie mówię tutaj o dzieciach z ADHD, nie mówię tutaj o dzieciach, które mają inne problemy. Mówię tutaj o dzieciach, które w szkole, w przedszkolu, na placu zabaw, u znajomych, u dziadków, w sklepie na zakupach miały dużo bodźców, miały gdzie się zmęczyć, miały gdzie się wyżyć, uczyły się czegoś nowego, działo się. Ponieważ dzieciom musi się dziać. I taka zmiana, kiedy one są zamknięte, w sumie nie wiedzą dlaczego, mówi coś się im o jakimś wirusie, mówi coś się, że ludzie umierają, mówi coś się, że trzeba koniecznie siedzieć w domu, że nie można wychodzić, nie można wychodzić do szkoły. I one próbują się w tym odnaleźć, ale jest to dla nich coś tak nowego i niepojętego. Z drugiej strony to, że one nie mają gdzie wywalić tych swoich emocji, gdzie nie mają jak wywalić tego całego stresu związanego z całą sytuacją, to, że nie mają kontaktu ze swoimi przyjaciółmi, rówieśnikami. Dzieci starsze no, mogą mieć kontakt przez telefon czy przez jakieś komunikatory, z tym, że dalej nie jest to samo. I dzieci teraz siedzą w domu i dostają głupawki. Dostają głupawki po pierwsze dlatego, że nie dostają bodźców, tylu to dostają normalnie. Dzieci nie wywalają też z siebie tych emocji, no bo wiecie, nie ma po prostu gdzie. Jak ma się ogród, to jeszcze pół biedy, bo dzieci pobiegają, się zmęczą. Mogą poskakać na trampolinie, pokuszczać się na huśtawkach, pobawić piaskownicy w basenie, bo jest ciepło, cokolwiek. Jeżeli tego ogródu nie mamy, jest katastrofa. Dlatego niezmiernie ważne jest to, żeby zapewnić dziecku nie tylko zmęczenie fizyczne, ale i zmęczenie psychiczne. To dziecko musi nie dość, że dostać bodźce, więc musi nauczyć się czegoś nowego, musi coś ćwiczyć, musi się czymś zainteresować, musi się coś dziać, żeby ta jego głowa mogła pracować. Jeżeli będzie rozwiązywało jakieś zadania, będzie coś robiło, nawet to się tyczy jakichś maluchów, nie wiem, w wieku 2, 3, 4 lat, ja nie mówię tutaj tylko o dzieciach szkolnych, bo z nimi jest o tyle łatwiej, że można posadzić ich w przelekcjach i to też w pewnym sensie je zmęczy. Ale takie maluchy jak na przykład 3-letni Bruno, to są dzieci, którym można dać kolorowanki, ale to jest kwestia 15 minut, a mają dość. Więc najlepiej działają wszelkie paplające się rzeczy, wszelkie takie, które są bardzo intensywne. Boże, zgubiłam słowo. W dotyku, ale też pozwalają tej głowie pracować. Więc błagam Was, musicie, jako rodzice, dać dzieciom coś, co ich rozładuje psychicznie i fizycznie, bo one po prostu dostaną jebca. A my razem z nimi. I to, że dziecko jest niegrzeczne, nie znaczy, że ono jest niegrzeczne i złośliwe, tylko znaczy to, że dziecko jest znudzone,
że dziecko jest zmęczone, że dziecko nie ma wystarczającej ilości bodźców. Znaczy to, że trzeba to dziecko zmęczyć, po prostu. Ono nie pójdzie normalnie spać. Nie będzie dobrze spało, jeżeli będzie się cały dzień nudzić. Co do dzieci szkolnych, odrabianie z nimi lekcji, robienie tego materiału to jest zmora. Polskie dzieci mają tego materiału dużo więcej niż nasze. Ja to bardzo, bardzo, bardzo współczuję rodzicom, bo to jest katastrofa. To wszystko przerobić, więc moc z wami, podziwiam. Ja bym oszalała z moją gromadą i polskimi lekcjami. Niemniej jednak wiemy wszyscy, że nawet najprostsze zadanie, najkrótsze zadanie, robione przez ileś tam czasu, no, nudzi dzieci i te dzieciaki tych lekcji robić nie chcą, tym bardziej, że przecież nie ma szkoły, szkoła zamknięta, mamy wakacje. I to jest w ogóle pierwszy problem, który trzeba przeskoczyć, to to, że my nie mamy wakacji. Trzeba to jakoś im wbić do głowy. Nie jest to łatwe. O ile już moje 9-letnie bliźnięta rozumieją, tak 6-letnia Jagoda, to tak, wiecie, nie do końca. Tak więc, no, jak już to przebrniemy jakoś, ale czasami trzeba to powtarzać 3 razy dziennie, że jednak nie mamy wakacji i szkoła nadal jest, tylko że w innej formie, to dobrym sposobem na to, żeby przez te lekcje przebrnąć, to po pierwsze, co jest ważne, dzieci muszą mieć system. Jeżeli one mają jakiś system, to jest ich strefa bezpieczeństwa. I one się wtedy lepiej czują psychicznie, jeżeli wiedzą co, kiedy, jak i jest to takie normalne. One wtedy, szczególnie w takich sytuacjach jak teraz, lepiej funkcjonują, są spokojniejsze, lepiej się potrafią odnaleźć, więc będzie nam ta praca lepiej szła. Jest teraz fantastyczna pogoda, więc dzieci trzeba budzić jak najwcześniej. W sumie sami sobie teraz regulujemy zajęcia, pracę, szkołę i zakupy, nie wiem, sprzątanie, bla, bla, bla. Więc można sobie tą dobę jakoś ułożyć według siebie. Ale jeżeli dzieci się obudzi rano, one zjedzą śniadanie, przypuśćmy, przez 2 godziny posiedzą nad lekcjami, potem zajmą się zabawą, jakąkolwiek taką, żeby się odstresować po tych lekcjach. Potem mogą na przykład usiąść na godzinę coś poczytać. Potem zjecie obiad. Potem możecie razem po tym obiedzie zająć się jakąś zabawą. Chociażby zrobieniem teraz ozdób na święta. Będziemy dzisiaj robić ozdoby. Pokażę wam, co my akurat robimy. Czy choćby zająć się, nie wiem, grą w karty, czymkolwiek, wiecie. I wy się zajmiecie, i dzieci się zajmą. Ale chodzi o to, żeby ten system był ciągły od poniedziałku do piątku. I to, co mówią naukowcy, z czego się niektórzy ludzie śmieją i są rzeczywiście fajne memy, że trzeba utrzymać rutynę, ale to jest prawda. I to dobrze działa na nas, ale to również bardzo dobrze działa na nasze dzieci i tutaj głównie o to nam chodzi, żeby one dały nam żyć, bo jest ciężko żyć z dziećmi, które nie mogą wyjść z domu, chociaż nawet ja mam ogród, dzieci mogą się bawić na ogrodzie, ale i tak nie jest łatwo. Im się i tak nudzi, one i tak chcą wyjść na dwór, chcą iść do parku, chcą iść do kina, gdziekolwiek, nawet do sklepu, bo już mają dość. Ta sytuacja się troszeczkę jeszcze będzie przedłużać, nie wiemy w sumie ile. U nas otworzą szkoły najprawdopodobniej dopiero od przyszłego roku szkolnego, więc mamy całą wiosnę i wakacje w domu. Podejrzewam, no, że już wakacje będziemy się mogli gdzieś przemieścić, ale zobaczymy jak to będzie. Dlatego jak najważniejsze jest w tej chwili, żeby utrzymać tą strukturę dnia, doby. Oczywiście weekendy robimy luźne, żebyśmy wszyscy mogli odpocząć, ale też zaplanujmy sobie coś fajnego. Wkręćmy dzieci też w rzeczy domowe, w gotowanie, w sprzątanie, w jakąś organizację. Nie wiem, poprzestawiajcie meble im w pokoju, nie wiem, książki, półki, coś. Zróbcie może tak, jak one chcą.
zaangażować się troszeczkę trzeba bardziej niż zwykle i to da nam szansę na przeżycie wszystkim. I nie wiecie, bez alkoholizmu i strzelenia sobie w łeb, bo nie jest to łatwy czas ani dla nas, ani dla nich. I mam nadzieję, że nam się uda to w zdrowiu psychicznym przetrwać. Więc tak jak mówiłam, my mamy swoje odskocznie jako dorośli. My rozumiemy, co się dzieje. Ale naszym dzieciom te odskocznie musimy zapewnić my, rodzice. Tak więc do boju. Jeżeli będę się starała jakieś inspiracje cały czas wam podrzucać. Z tego, co robimy, z tego, co robią nasze dzieciaki. No, na szczęście my mamy ogród i one na tym ogrodzie szaleją, więc mam dużą pomoc z tej strony. Ogromną. Tak więc moc z wami, kochane. Macie jakieś pytania, zostawcie pod spodem. Ale pamiętajcie, to od nas zależy, jak te nasze dzieciaki przetrwają tą kwarantannę. Od nas zależy, jak one to wszystko będą odbierać. I pamiętajcie, że nie ma niegrzecznych dzieci, są dzieci, które się po prostu nudzą. Ogromne buziaki dla was, dużo zdrówka, dużo cierpliwości. Mamy internet, pomysłów tam są miliony. Ja co będę mogła, to wrzucę. Ściskam was mocno. Macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie tu, zadawajcie na Instagramie. Powodzenia.